A jadę trochę poćwiczyć na ojce raptorem. To naprawdę trzeba się przełamać układem. Jak go wyrwę dobrze, to fajnie, jak za wysoko, to strach. Jakiś rider w oddali. Sławas! Nie wierzę! Jaras! A skąd ty tutaj? Jaras, znalazłeś się, kurwa! Ale... Ja pierdolę! A skąd wiedziałeś, że ja będę jeździł? Ja zatrzymałem się w polu. Mówię, może ktoś będzie jechał. Patrzę, a tu Jaras. No słuchajcie, no coś zaczęło mi wychodzić, a przy okazji jak jest słaba, to mnie nagra. Oczy mi nagra. Nie no, kurczę, powiem wam, że te gumy teraz, te dwie ostatnie, to mi się spodobały. Uważaj samochód. Przejechałem trochę na prędkości.
Jedziemy na żwirownię. Jak po lodzie normalnie. Bum! Jest. A myślisz, że kamieniami... A kurwa, osłonisz mnie kamieniami? Napierdalasz kamieniami we mnie! Ja koło ciebie będę jeździł, stój tu na środku! Kamieniami napierdalasz we mnie! To mnie nagrywa, hej, kamieniami? No!
środku. To było coś pięknego. Taka mała żwirownia, ale jakaś tam jest. Zawsze nasza. Patrz na lasery. Blisko. Nie bardzo tu co widać. Słuchajcie, Raptor MT-07 zostaje u mnie na stałe. Nic nie zmieniam, nic nie kombinuję. Nie sprzedaję. Napierdalałeś moimi kamieniami? Tu dostałem chyba z pięć... Wieka dostałeś? Nie, tu dostałem z pięć strzałów, dziobek. O, to przepraszam. Nie chciałem. Tam blisko se stałem. Ja ci kurwa ten, tam do nagrywania i będę ci kółka robił. Ja już tu nagrałem kółka przedwczoraj. Nie wiem jakim cudem mam tyle paliwa. Nie pamiętam, żebym ostatnio lał paliwo. Będę trenował na ojcze, będę. Raz w tygodniu, ale zawsze. A być może chłopaki z Kalisza przyjadą i coś tam mi podpowiedzą, ale raczej to nie, to tylko kwestia tego mojego odblokowania będzie. Coś bym mógł tutaj zrobić, żeby były lepsze hamulce, nie wiem. Nie pamiętam, czy były lepsze, czy takie same. Proszę, proszę iść. Ja poczekam. To było też fajne. O, panie, gdzie pan, panie?